Co robić z pieniędzmi, jak zachować się w obecnej sytuacji? Z jednej strony mamy rekordową inflację, lokaty nie płacą praktycznie nic i część z Was zastanawia się, czy w ogóle warto jeszcze oszczędzać. Z drugiej większość popularnych aktywów jak nieruchomości i akcje przechodziły ostatnio bardzo gwałtowne wzrosty i wiele osób zastanawia się, czy nie należy spodziewać się spadków, albo wręcz nie mamy do czynienia z bańkami spekulacyjnymi. Wierzcie mi, że nie ma nic gorszego niż zacząć inwestować, obawiając się 10% inflacji i przez brak odpowiedniej. Kiedy stracić 50% oszczędności, a myślę, że aktualna sytuacja ekonomiczna może się tak skończyć dla niektórych osób. W zasadzie to jest tylko jeden gorszy scenariusz, a mianowicie nie zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. To już jest prawdziwa tragedia. Utrata sporej części kapitału też jest jednak nieciekawa, i dlatego dzisiaj opowiem Wam o tym, co ja robię i jak sam zarządzam swoimi finansami w tak trudnych czasach. Zanim przejdziemy do kwestii inwestycyjnych, poruszymy temat oszczędzania. Czy w ogóle warto teraz oszczędzać? Może jednak lepiej byłoby kupować i konsumować, bo zaraz będzie drożej. To jest rozwiązanie, które jest na rękę dużym korporacjom i bankom, ale niekoniecznie Wam. Pamiętajcie, że to, ile oszczędzacie i inwestujecie, ma bezpośredni wpływ na Waszą przyszłość. Kiedy pilnujecie budżetu, teraźniejszość jest odrobinę mniej przyjemna niż mogłaby być ale dzięki temu przyszłość staje się o niebo lepsza. Duży zapas kapitału pozwoli Wam zwiedzić kawał świata, sfinansować Waszą pasję i nie martwić się o utratę pracy. W skrócie zredukuje stres, da wam mnóstwo możliwości i co najważniejsze zapewni wam wolność, pozwalając samodzielnie decydować o tym, na co poświęcacie swój czas. Nie można więc z niego zrezygnować. Bardzo słusznie jednak, że martwicie się o wpływ inflacji na wasze oszczędności. Niestety trzymanie większych kwot w skarpecie czy na koncie w banku nie jest aktualnie dobrym rozwiązaniem i wszyscy jesteśmy zmuszeni inwestować pieniądze, jeśli nie chcemy, żeby bezsensownie traciły na wartości. Niestety jesteśmy dzisiaj w końcowej fazie długoterminowego cyklu. Dług i znaczy to, że nie mam dla Was dobrych wieści. Nie mam oczywiście w szklanej kuli i mogę się mylić, ale podejrzewam, że w niedługim czasie możemy się spodziewać recesji. Definiuje się ją jako spadek PKB przez co najmniej pół roku. Recesja związana jest najczęściej z niższym poziomem wydajności pracy, z zahamowaniem wzrostu gospodarczego, obniżeniem realnych płac, zmniejszeniem tempa wzrostu, spadkiem nakładów inwestycyjnych i wzrostem bezrobocia. Musicie przyznać, że brzmi to co najmniej mówiąc nieciekawie. Kryzys będzie też zabójczy dla niedoświadczonych inwestorów. Podczas ostatniej recesji z 2008 roku amerykański rynek zanotował spadki na poziomie przekraczającym 50%, a wiele firm zbankrutowało. W latach 2000-2002, gdy pękła bańka dotcomowa, Nasdaq, czyli druga największa giełda świata, straciła 78% swojej wartości. Wyobraźcie sobie, co w takich okolicznościach robią niedoświadczeni inwestorzy. Sprawa z ich punktu widzenia jest banalnie prosta. Świat się kończy, trzeba sprzedawać i ratować to, co zostało z oszczędności życia. Nie ma co się dziwić, bo taka sytuacja może pokonać nawet najbardziej doświadczonych inwestorów. Niestety, nasza psychika nie działa tutaj na naszą korzyść. Jeśli jednak spojrzymy na tę sytuację, Szerzej okaże się, że kryzysy, mimo że są bardzo dotkliwe i bolesne, szybko się kończą, bo trwają średnio 10 miesięcy. Analizując poprzednie recesje, okaże się, że możemy się spodziewać średniego spadku wartości akcji o 30%, ale po jej zakończeniu rynek zawsze dochodzi do siebie. Po roku średni zwrot od recesji to 15%, a po trzech latach po recesji w każdym przypadku akcje były już na plusie i to średnio 40%. Dla mnie wnioski są takie, że recesja jest najlepszym czasem do inwestowania. Łatwo powiedzieć trudniej zrobić. Wiem o tym, ale nadal jest to wniosek, o którym należy pamiętać. Oznacza to, że przy wszelkich spadkach, na przykład jak w przypadku wojny ukraińsko-rosyjskiej, stopniowo dokupuje akcji, jak zwykle korzystając głównie z funduszy indeksowych i ETF-ów. Co więcej, analizując wyniki finansowe rynku amerykańskiego i rynków wschodzących, okaże się, że często wymieniają się ze sobą w poszczególnych okresach. Między 2001 a 2007 rokiem znacznie lepiej radziły sobie rynki rozwijające się, natomiast ostatnie 13 lat zdecydowanie należy Należało do Amerykanów. To oczywiście za mało informacji, żeby wyciągnąć z tego jakieś daleko idące wnioski, ale osobiście na pewno w trakcie recesji i zaraz po niej skieruje swoje spojrzenie na rynki wschodzące. Za takim rozwiązaniem przemawia też rosnące znaczenie Chin na światowej scenie i może nawet wkrótce dojdzie do przejęcia przez Chiny roli światowego lidera, a Stany Zjednoczone stracą nieco na znaczeniu. W każdym razie warto mieć to na uwadze, kiedy będziecie próbować wykorzystać ewentualne nadchodzące spadki. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach, żeby walczyć z tak nietypową sytuacją na rynkach finansowych, słabo tolerujecie ryzyko albo nie chcecie się uczyć inwestowania, to myślę, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z dziesięcioletnich obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, które do pewnego stopnia zabezpieczą Was przed jej negatywnymi efektami. A jednocześnie będą dużo, dużo mniej ryzykowne. Kryzys nie jest jedynym scenariuszem, jaki może nas czekać, i niestety nie jest też jedynym negatywnym scenariuszem, jaki może nas czekać. Kolejnym jest stagflacja, i jeśli chcielibyście, żebym nagrał o niej filmik, to napiszcie w komentarzach. W każdym przypadku konieczne będzie opanowanie podstaw inwestowania, i w tym celu zapraszam Was na playlistę Inwestowanie dla początkujących.